Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nasze kolegium. Takie kolegium trochę międzyredakcyjne dzisiaj, bo moimi gośćmi są Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu polityce.pl. Dzień dobry. Maciej Wolny. Dzisiaj po drugiej stronie stołu, to oczywiście telewizja w Polsce.pl, nasz poranny i popołudniowy prowadzący dziennikarz. Dzień dobry, witam Państwa. No właśnie, jesteśmy już po sejmowej wigilii, gdzie się tam, prawda, łamano opłatkiem, pięknie śpiewał zespół Mazowsze, było miło, sielsko, nie jak zawsze. Tymczasem, no aż tak miło w tym tygodniu chyba w polskiej polityce, przyznacie sami, nie było i tym wszystkim, co się działo dookoła, to zobaczmy taki materiał z panem premierem Morawieckim, bo dzisiaj, w tym tygodniu awantura była spora wokół tego, co zrobił rząd. Jest to ważne dlatego, że zbliża się jutro i pojutrze posiedzenie Rady Europejskiej. Posiedzenie Rady Europejskiej bardzo ważne. Na tym posiedzeniu Rady Europejskiej ja muszę mieć pewność, że rząd ma mandat, że rząd ma poparcie większości parlamentarnej i dlatego taki wniosek składam do pana marszałka i proszę o jego procedowanie. Dziękuję. No właśnie, z jednej strony kolędy, sielsko, anielsko, z drugiej strony złodzieje, krzyki, wrzaski, awantury. Było oczywistym, że rząd uzyska wotum zaufania, ale wiecie, na co zwróciłem uwagę? Słuchajcie, dokładnie, bardzo podobnie powiedział kiedyś Tusk z mównicy sejmowej. Mówił, muszę mieć pewność, tak, mieć jakby gwarancję w rozmowie z Unią. Nie chcę nawiązywać do Donalda Tuska, bo o nim pewnie jeszcze będzie bardzo dużo i bardzo wiele w najbliższych miesiącach. Natomiast chciałbym spytać, można... Przede wszystkim do Marzeny, do ciebie się zwracam. Jak oceniasz ten manewr premiera, żeby głosować wotum zaufania, a nie nieufność? No bardzo sprytny ruch, taki PR-owy, taki taktyczny wręcz, bo wiemy, że na dzisiaj właśnie zapowiadane było wniesienie wotum nieufności wobec rządu ze strony opozycji, więc sytuację mamy taką, jeżeli dwa dni wcześniej premier przedstawia się jakby do dyspozycji tego gremium parlamentarnego i głosowane jest wotum zaufania, no to rzeczywiście trudno jest dwa dni później głosować wotum nieufności, no bo decyzja w tej sprawie została już powzięta, jakby większość parlamentarna uznała, że ma tutaj, że rząd ma mandat parlamentarny do tego, by dalej sprawować swoją władzę. No i takie to jest trochę wybicie kart no, opozycji. Stolik może nie wywrócony, ale karty porozrzucane. Tak, co więcej, opozycja jest w podwójnej kropce, bo z jednej strony no jakby wotum zaufania mamy już za sobą i to w tym samym posiedzeniu Sejmu. Tak. Dwa dni temu to się wszystko wydarzyło, a po drugie, no właśnie... Jeżeli wcześniej trwa opłatek, tak, na dzisiaj został, no właśnie trwa w tej chwili opłatek w Sejmie, no więc jeżeli mówimy tu o pojednaniu, o tym, co jest istotą jednak, o tym, co najważniejsze, o tym, żeby te didaskalia trochę zostawić i jednak się jednać w imię dobrej sprawy, no to trochę niezręcznie będzie opozycji wnosić o, rozpoczynać kolejną awanturę, gdy sprawy są już podomykane. Maciej, a to nie jest trochę tak, że dzisiaj, ja mam takie nieodparte wrażenie, że tak naprawdę to cała ta nasza polityka sejmowa polega na takim, jedni ogrywają drugich, tak? Nowoczesna, Gasiuk-Pihowicz ograła Nowoczesną, nie wiem, premier ograł opozycję. Oczywiście polityka to gra, to banał, oczywisty banał, ale no właśnie, ile w tym gry i ile rzeczywiście dużej polityki, jak na to patrzę? Znaczy myślę, że to przede wszystkim taka polityczna gra. Ja trochę już jestem zmęczony też oglądając te wszystkie obrazki, te wszystkie deale polityczne, do których dochodzi w Sejmie, no bo tak z punktu widzenia po prostu wyborcy, to wszystko staje się trochę niezrozumiałe, co się dzieje. Ja tu głosuję na Nowoczesną, a tu Nowoczesna na przykład idzie w koalicję z Platformą, a miała być jakby w przeciwieństwie do tej Platformy postawiona. Teraz jakieś koalicje z Polskim Stronnictwem Ludowym, Unią Europejskich Demokratów wiązane. Pan poseł Protasiewicz przechodzi do Nowoczesnej w tym politycznym leasingu. Ja mówię, zaraz będą polityczne kredyty, zaraz będą polityczne pożyczki, już są właśnie wprowadzane, więc dla mnie te pożyczki trochę... w kontekście Nowoczesnej to trzeba uważać. No,
chociaż małżonek pani Pichowicz głównie powinien uważać. Tak, ale powinien uważać, ale tak, jeżeli miałbym to wszystko podsumować, mamy po prostu polityczne show i to, co się działo ostatnio, znaczy to był moim zdaniem bardzo dobry ruch i w zasadzie jedyny właściwy w kontekście tego dzisiejszego głosowania nad wotum nieufności, żeby właśnie premier Mateusz Morawiecki wyprzedził trochę fakty i jakby miał to zaufanie ze strony rządu, no bo dzisiaj to wotum nieufności to w zasadzie nie ma praktycznie żadnego sensu. Regulamin Sejmu jest taki, a nie inny, więc głosowanie, no tutaj wynik tego głosowania jest jasny dla wszystkich. Do tego trzeba zwrócić uwagę na porę. 21-23, między tymi godzinami jest zaplanowane głosowanie nad wotum nieufności dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego. No ja nie sądzę, żeby... Właśnie, ja nie sądzę, żeby osoby, które się interesują na co dzień polityką, poświęciły piątkowy wieczór w większości na to, żeby obserwować, jak Grzegorz Schetyna nie powinienem tego mówić głównie również przy mojej szefowej, ale nie poświęcę na pewno temu zbyt wiele czasu. Marzeno, no właśnie, a może to jest taki moment, w którym pan premier powinien poprosić o wotum zaufania, oczywiście to nie w takiej formie jak tutaj w Sejmie, bo to oczywiście inna kwestia, inne procedury, a trochę może swoich wyborców. Może PiS powinien generalnie spojrzeć za siebie na te szeregi swoich wyborców, przecież całkiem liczne, i przynajmniej jak pokazują sondaże, i zrobić taki trochę audyt. Ja mam taki postulat, nie wiem, czy się z nim zgodzisz, takie zastanowienie się, dokąd idziemy, dokąd zmierzamy. Bracia Karnowscy pisali komentarz bardzo dobry w tym tygodniu o tym, że PiS wygrywa tylko wtedy, kiedy walczy, kiedy o coś mu chodzi. O co dzisiaj chodzi rządowi i czy powinien pytać wyborców? Rzeczywiście jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie dlatego zwyciężyło te wybory, właśnie dlatego ma mandat do tego, żeby kierować państwem, że było partią ideową, że miało całą grupę postulatów, o które chciało się bić. To były rzeczy często no takie wynikające z takiej tożsamości Polaka, każdego Polaka, z takiej tożsamości i przywiązania obywatelskiego do państwa, z takiego interesu narodowego, który do demokracji. Wszystkie te rzeczy były rzeczywiście dla Prawa i Sprawiedliwości ważne i czy też może szerzej dla Zjednoczonej Prawicy. I z tymi postulatami ona szła do wyborów. I teraz rzeczywiście widzimy, to oczywiście nie jest łatwo tak walczyć w tych realiach obecnych, bo to nie jest tylko, to nie było tylko zwykłe przejęcie władzy i rządzenia, ale cały czas jest to walka o utrzymanie tej władzy z ogromnymi przeciwnościami wewnętrznymi, zewnętrznymi, ataki międzynarodowe, jeśli chodzi już o no, wyciąganie wszelkich sposobów opozycji na to, by obalić ten rząd. To są oczywiście trudne warunki, natomiast w tych trudnych warunkach trzeba absolutnie pamiętać o tym, co było pierwotnym przyrzeczeniem obywatelom, swoim wyborcom, i jak najbardziej uważam, że ten audyt musi zostać przeprowadzony, zwłaszcza teraz po wyborach samorządowych. To jest ostatni rok na to, żeby jednak zewrzeć szeregi i te momenty, które jednak zostały odpuszczone, te słabsze posunięcia skorygować, dlatego że jest ileś postulatów, które nie zostały zrealizowane przez rząd PiS. I a nie każdy uwierzy, zrobimy to w jeśli przyszłej wygramy, kadencji, prawda? Bo już tak było to mówione przy poprzednich wyborach. Więcej uważności wobec wyborców ze strony Prawa i Sprawiedliwości potrzeba. Więcej komunikowania się z nimi. Przede wszystkim ludzie nie mogą być traktowani jako jakaś taka bezkształtna masa, która i tak zagłosuje na PiS, bo nie ma nic, bo nie ma alternatywy. Maćku, widzieliśmy Jachrankę, prawda? Wszyscy to spotkanie. Niezłe przemówienie Kaczyńskiego, bardzo w głąb partii. Takie też przestrzegające, gdzieś rozdzielające. Mi zabrakło trochę siły i takiego przekazu bardziej jednak do wyborców. Pamiętajmy, to był taki bardzo smutny moment, kiedy odchodziła posłanka Szczypińska. Widać było, że wielu tych najważniejszych polityków PiSu było niezwykle przygnębionych również. I może dlatego też testowane trochę emocje. No właśnie, ale chociaż no, przemówienie prezesa Kaczyńskiego było przed tym. Pamiętamy, że po przemówieniu Kaczyńskiego pani Mazurek wyszła do dziennikarzy i od nich się dowiedziała,
o śmierci pani tak. Szczepińskiej, więc... Ale wiem, że prezes Kaczyński do ostatniej chwili jakby był przy również i inni politycy PiS-u, więc oni wiedzieli, że odchodzi, prawda? Polityka to też emocje. Szczepińska, pani poseł Szczepińska, świętej pamięci, niezwykle lubiana, ceniona w samym PiS-ie, lubiana też przez nas dziennikarzy. Będzie jej nam na pewno brakowało. Jej oddamy i oddajemy na pewno modlitwę, ale brakło mi troszeczkę, Maciej, może masz inne zdanie, takiej siły, może ktoś inny jeszcze powinien przemówić i to tak publicznie, może Brudziński minister, nie wiem, zastanawiam się, nie brakło ci czegoś w tej... Może to nie odchodziło, może to było po prostu wewnętrzne spotkanie dla nich ważniejsze niż dla nas. Czy mi czegoś zabrakło? Na pewno przyznaję ci rację, że brakowało trochę może bardziej takiej wyrazistości, większej energii, większej mocy, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy ta moc nie zostaje gdzieś przekazana w takich wewnętrznych rozmowach, wewnętrznych spotkaniach, bo na pewno to, co teraz Prawo i Sprawiedliwość musi zrobić, co musi zrobić obóz Zjednoczonej Prawicy, to jest gdzieś określić sobie kierunki właśnie na ten nadchodzący rok, aby też ta komunikacja, o której im tutaj Marzena wspomniała, gdzieś została odpowiednio skierowana do społeczeństwa przede wszystkim, do wyborców przede wszystkim, bo z tą komunikacją w ostatnich latach był pewien problem. No i też nie można mówić o samych sukcesach, bo no i były takie rysy trochę na tym wszystkim, szczególnie pod względem komunikacyjnym. I to myślę, że była jedna z takich rzeczy, nad którą Prawo i Sprawiedliwość musi bardzo intensywnie w tym momencie pracować. Myślę, że takie rozmowy są wewnątrz partii prowadzone. Myślę, że tam się moc pojawia, iskry być może że też jakieś pomiędzy parlamentarzystami. Trochę się tak zastanawiam również nad tym, czy Prawo i Sprawiedliwość nie wpadnie gdzieś we własne sidła pewnych też takich politycznych ambicji. Wspominałeś tu o Kamili Gasiuk-Pihowicz, pani poseł, której polityczne ambicje najpierw wbiły nóż w plecy, polityczny nóż w plecy Ryszarda Petru, później Katarzyny Lubnauer. Zastanawiam się, czy to nie jest też trochę niebezpieczeństwo w kontekście obozu Zjednoczonej Prawicy, bo to zawsze Zjednoczona Prawica, nie tylko samo jest Prawo i Sprawiedliwość. To co dalej, Marzena? Jak sądzisz? Znaczy, jak się ułożą te najbliższe miesiące? No, różne sensacyjne informacje biegały, że tak powiem, po mieście, a właściwie biegali ludzie po mieście z sensacyjnymi informacjami, tak na tydzień, 10 dni przed jachranką. Mówiono dość głośno, w mediach również pisano o tym kilka dni temu, o jakichś pomysłach na rekonstrukcję, o jakichś może przetasowaniach. No tam już różne fantastyczne wręcz pokazywano wizje, kombinacje, jakie mogłyby nastąpić w najbliższych tygodniach. A jak ty sądzisz? Bacznie obserwujesz, jesteś naczelną najważniejszego konserwatywnego portalu w Polsce. Czy my możemy się spodziewać jakichś wielkich ruchów przed, powiedzmy, wyborami samorządowymi? Po stronie oczywiście prawicy w tym przypadku. No mowa o tych przetasowaniach rzeczywiście cały czas jest, ona się pojawia, potem jest dementowana. Pytanie, kto to wypuszcza i kto to dementuje, dobre czy to pytanie. Przypadkiem nie jest właśnie to ten samo źródło. Tak. Natomiast kwestia tego, co powinno zostać zrobione, no to na pewno trzeba postawić na komunikację, ale też na wypracowanie jakiejś konkretnej linii, bo póki co jest pewne zachwianie po stronie wyborców. Widzą, że tak, odpuszczono sprawę sądów w kontekście tej awantury z Komisją Europejską i nic to kompletnie nie dało, bo cały czas jesteśmy młotkowani przez Timmermansa i... Skończył się Sąd Najwyższy, to się zaczyna KRS, prawda? Tak, a przecież już odpuszczono, jakby Prawo i Sprawiedliwość nie dość, że napisało białą księgę, doprowadziło do jakiegoś kompromisu, teraz znowu są kolejne ustępstwa. To wszystko, co jest proponowane Unii Europejskiej, nie wystarcza, więc no wiadomo, efekt jest jeden. Chodzi o zmianę tej władzy i żadne kompromisy tutaj nie wystarczą, natomiast rząd PiS się wycofuje. Wycofał się ze sprawy z tej ustawy IPN-owskiej, z tych ważnych zapisów dla nas, jeśli chodzi o no, obronę prawdy historycznej za granicą choćby. I jest kilka takich obszarów, które naprawdę trzeba uspokoić, wyprowadzić, pokazać wyborcom, w którą stronę idziemy. Tak. Drodzy Państwo, zamknąć. No, nas jeszcze nie zamykają, ale my musimy zamknąć nasz program. Dzisiaj krótszy. Serdecznie dziękuję. Marzena Nykiel. Dziękuję bardzo. I Maciej Wolny. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, proszę z nami pozostać po bardzo krótkiej przerwie. Będziemy rozmawiali o czymś niezwykle niebezpiecznym, o terroryzmie, o tym, co się stało niedawno we Francji, o tym, co może również stać się w Polsce. Czy jesteśmy bezpieczni, czy te święta będą bezpieczne za moment już?